Tramwaj, kierunek Winnica. Witam Was tutaj, cześć, jestem Zonosz i zapraszam Was już teraz na zapowiedź otwarcia tramwaju na Winnicę. Tramwaj, kierunek Winnica zostanie otwarty w najbliższą sobotę. Niestety nie będzie żadnego uroczystego otwarcia, fajerwerków, fanfar, czy nawet konferencji prasowej z prezydentem Warszawy, który by otworzył nową linię tramwajową w Warszawie. Nic z tego, będzie zwykłe otwarcie, tak samo jak metra na Księcia Janusza, Płocka i Młynów. Tak samo, po prostu pierwszy kurs, tam był metra, tu będzie pierwszy kurs dwójki, dojedzie dokładnie tutaj. Będzie to kurs dwójki z zajezdni Żoliborz, przystanku 05. Tramwaj wyjeżdża o 4:08 z zajezdni, na Winnicy będzie około 4:20. Także trzeba się przygotować, ja będę wtedy, będzie też wtedy live. Teoretycznie zaczyna się on o 4:00 jest pisany, jednak praktycznie pewnie się zacznie trochę wcześniej, gdyż nie mogę się doczekać, zresztą kto nie może się doczekać, dajcie spokój. Czekałem na to całe swoje życie, a teraz trochę szkoda, że nie będzie żadnego uroczystego otwarcia. Co nie zmienia faktu, że o godzinie tutaj Świderska, już faktycznie po części Białańskiej, będzie na przystanku Świderska 4:11. Zapraszam serdecznie tutaj z tego miejsca. Ja będę jechać oczywiście pierwszym przejazdem, będę to nagrywać. Będzie również specjalna tutaj ciekawostka i specjalna niespodzianka z mojej strony. O ile tutaj z tego co wiem, nie będzie żadnych fanfarów od tramwajów, to z mojej strony postaram się Wam jak najbardziej umilić ten pierwszy przejazd. Jeśli ktoś z Was będzie, ja pewnie tam jeszcze posiedzę z godzinę, przygotuję cały odcinek i odcinek też się pojawi jeszcze wieczorem w sobotę z otwarcia całego tramwaju na Winnicę. Jak to działa, ile się jedzie po przystankach i czy wszystko jest tu dobrze zrobione tak jak to miało być. Z dobrych nowin jeszcze tylko powiem, iż jakoś w tym miesiącu, czyli we wrześniu, ma zostać rozpisany przetarg na budowę połączenia naszej ulicy Światowida z ulicą Modlińską. Ma tam powstać rondo na ulicy Modlińskiej. W przyszłości mogą też tam powstać wiadukty. Nie wiemy na razie jak to będzie wyglądać, czy wiadukty od razu powstaną, czy będzie to połączenie z dalszą trasą właśnie naszej ulicy Światowida do linii kolejowej. Tego wszystkiego nie wiemy. Zobaczymy dopiero, kiedy zostanie rozpisany przetarg, bo wtedy wszystko będziemy widzieć z projektami. Można zobaczyć to jak każda osoba, po prostu jako klient, tak? Możemy sprawdzić to. Także czekamy na to niezmiennie, to o tym będzie więcej, czyli tramwaj, kierunek Winnica, ta sida będzie jeszcze tutaj z nami dosyć długi kawałek czasu. I jeszcze ostatnia ważna rzecz, taka teoretyczna, no to tak jak mówiłem, pojawi się live, później będzie odcinek, pewnie też będzie z Sykutem i najważniejsze, jakieś 2 czy 3 dni później, zrobię całkowite podsumowanie budowy tramwaju na Winnicę. Od rozpoczęcia budowy, lub nawet przed jej rozpoczęciem, jak to wyglądało, do momentu, w którym faktycznie już będziemy, czyli jeżdżący tramwaj, dwie linie, ale nie do końca to, co miało powstać. Także zapraszam Was serdecznie. Dla pierwszej osoby, która mnie spotka, tak przy okazji dam Wam nawet taką specjalną linijkę na tramwaj kierunek Tarchomin, znaczy ten tramwaj na Tarchomin, którą zdobyłem 15 lat temu na konferencji prasowej poświęconej właśnie temu tramwajowi, że będzie budowany kiedyś. Dobrze, mniejsza z tym. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie, subskrybujcie ten dzwoneczek. Też się tego zastanawiam, może to nie będzie linijka koniecznie, bo linijek mam mało, ale może magnes. Magnes tramwaj na Tarchomin też brzmi całkiem nieźle. No i co dużo nie mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro raczej nic nie będzie, bo nie mam pomysłu co puścić. A też będziemy z Sykutem parę rzeczy nagrywać, tak just in case. Do zobaczenia niedługo. Powiem Wam, że ja tej nocy z piątku na sobotę, to po pierwsze nie prześpię, bo nie będę mieć czasu, ale po drugie takich emocji to chyba nigdy nie miałem w życiu. 15 lat na to czekałem, bo liczę daty od kiedy już coś pamiętam. Nie mogę się doczekać. Cześć!